Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Majowy numer opiekuna. Nie trzeba za wiele o nim mówić, a więc dzisiaj będzie bardzo krótko. Temat okładkowy. Nasi neopresbiterzy w tym roku, czterech księży będzie wyświęconych jeszcze. Kiedy mówię te słowa, jesteśmy jeszcze przed święceniami. I jak zwykle w tym czasie przedstawiamy sylwetki neopresbiterów na łamach naszego dwutygodnika, ponieważ jak widać z okładki, jest to nadzwyczajny rok świętego Józefa. Tutaj oczywiście neopresbiterzy stoją w cieniu bramy jubileuszowej przed Bazyliką świętego Józefa, a więc tematem naszej tak zwanej sesji zdjęciowej, przedstawienia był święty Józef, który jak wiadomo był również cieślą, stolarzem, budował domy i w związku z tym w takiej scenerii stolarskiej pośród drewna, przy pracy ręcznej, fizycznej, jak święty Józef, nasi nowi kapłani przedstawiają siebie, swoje oczekiwania, swoje plany na kapłaństwo, swoje mocne strony, swoje oczekiwania. Serdecznie zachęcam do lektury tego numeru. Pamiętajcie, że zawsze za kilka lat można ten numer wyciągnąć i zapytać tych księży za kilka lat, już pięciolatków, może dziesięciolatków, czy te ideały, które kiedyś były ważne, zostały zachowane. Przy okazji jest też plakat powołaniowy w tym numerze. Jest artykuł piękny o Duchu Świętym. W tym czasie mamy też okres bierzmowań, nie tylko okres święceń kapłańskich czy pierwszej komunii, a w ogóle wiemy, że ten rok też jest rokiem Ducha Świętego, więc polecamy ten materiał obdarowanie przez Ducha Świętego. Chciałbym też polecić swój materiał na temat objawień świętego Józefa w Gietrzwałdzie, których nie było. No nie było, ale jak się bardzo kocha świętego Józefa, to nieraz się go widzi nawet tam, gdzie go nie ma, ale na pewno można go znaleźć w wielu artykułach w opiekunie. Szczęść Boże!